Cześć wszystkim! Po raz kolejny udało mi się pokonać moją ulubioną trasę testową i jestem nad morzem. Mam nadzieję, że troszeczkę tego widzicie. A towarzyszem tej drogi tym razem była nowa Skoda Octavia RS. Co ważne, mamy tutaj dwie dodatkowe literki, które będą się przewijać przez cały mój test, ponieważ determinują one w dużym stopniu ten samochód, a te literki to IV. Jak spisuje się ten samochód w trasie i w mieście, ile spala, ile kosztuje i przede wszystkim jak jeździ, bo w przypadku RS-a to chyba najważniejszy parametr. Jeśli jesteście tego ciekawi, standardowo zapraszam na test. Już za chwilę przejdziemy do testu nowej Octavii, ale jeśli ktoś z Was zainteresowany jest na przykład zakupem używanego RS-a i ma już wybrany egzemplarz, na który jest praktycznie zdecydowany, polecam, aby taki samochód sprawdzić na każdy możliwy sposób, a jednym z takich sposobów jest pobranie raportu ze strony carvertical.com, którego dowiecie się, czy samochód, którym jesteście zainteresowani, nie jest kradziony, czy może nie był bity, czy przebieg nie był kręcony. Te i wiele innych informacji zdobędziecie łatwo, szybko i przyjemnie, także pamiętajcie, aby zawsze być czujnym, nie dajcie się oszukać i pobierzcie raport carvertical.com. I przechodzimy do testu. Pewnie tego nie słyszycie, ale standardowo nowa Octavia RS uruchamia się w trybie elektrycznym, mamy zerowe obroty, rzucamy sobie drive i możemy sobie pogadać. Niestety mam rozładowaną baterię, mam 1% i 0 km zasięgu, także jazdy, gdzie wykorzystujemy oba silniki, za bardzo nie będę mógł teraz uskuteczniać, ale jest to domena wersji plug-in, gdzie dojeżdżamy sobie kilkaset kilometrów, no i raczej tej baterii naładowanej mieć nie będziemy, chociaż oczywiście jest na to patent i troszkę sobie też o tym za chwilę powiemy. Ale przejeżdżając przez te piękne tereny, popatrzcie sobie troszkę, jak to kapitalnie tutaj wygląda. Podam kilka technicznych informacji, co mamy tutaj na przykład pod maską. Otóż mamy tutaj dwa silniki. Główny to oczywiście benzynowe 1.4 TSI o mocy 150 koni oraz silnik elektryczny o mocy 116 koni, co łącznie daje tych koni 245 oraz 400 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Cały układ sprzężony jest z automatyczną skrzynią DSG, co ważne, w tej wersji sześciobiegową. Na papierze te dane wyglądają dobrze, a może nawet bardzo dobrze. To, o czym muszę Was uprzedzić, to to, że nie mam porównania do wersji RS, czyli bez literek IV, jeśli chodzi o nową Octavię. Mam natomiast do poprzednich modeli, bo nimi jeździłem i je testowałem. Jest to ważne, ponieważ ten model zdecydowanie różni się charakterem od pozostałych wersji. I odnośnie tych poprzednich będę opierał się na własnym doświadczeniu, a odnośnie najnowszej wersji Octavii RS, bez tych dwóch literek, muszę opierać się troszeczkę na parametrach, ale myślę, że spokojnie coś one mi też powiedzą. Ale przejdźmy już do samego samochodu, jak spisywał się u mnie w teście przez ostatni tydzień. Tak jak widzicie, jestem nad morzem, czyli pokonałem trasę około 500 km. Pojeździłem oczywiście wcześniej po Warszawie. I zacznijmy sobie od spalania, no bo jest to wersja hybrydowa, także jest to bardzo ważny aspekt akurat w tym konkretnym modelu. Przez pierwsze dni jazdy po Warszawie, 100% po Warszawie, nie wyjeżdżałem nigdzie, czyli 100% miasto, mając naładowane akumulatory, byłem w stanie, a w zasadzie za każdym razem jeździłem na spalaniu oscylującym wokół 2 litrów. Oczywiście mówię o jeździe w trybie hybrydowym, także wynik jest fantastyczny. Jazda na samym prądzie, która też jest oczywiście możliwa, dawała mi zasięg jakichś 45 km, może do 50, to było coś w tych granicach. Standardowo, jak na pluginy, w zasadzie wszystkie one nie różnią się w jakimś dużym stopniu, to są przeważnie przebiegi około 40 do 60 km i dokładnie jest tak samo w Octavii RS IV. Natomiast po kompletnym wyczerpaniu baterii moje wyniki oscylowały w okolicach 6,5 litra, co nadal uważam, jak na jazdę 100% po mieście, jest wynikiem bardzo dobrym. W trasie natomiast przy prędkościach około 120 km, gdy jeszcze miałem prąd, spalanie wahało się w granicach 6-7 litrów, no ale charakterystyką plugina jest to, że tak naprawdę wyjedziecie w trasie i tego prądu za chwilę nie ma i wtedy spalanie musicie liczyć około 8 litrów na drogach szybkiego ruchu, na autostradzie będzie to nawet jeszcze troszkę więcej. Tyle, że mamy tutaj taki fajny patent, że oczywiście nikt co 50 km gniazdka szukał nie będzie. Ale możemy zrobić coś takiego, że po naciśnięciu przycisku Mode macie wariant E-Mode, czyli 100% elektryk, hybryda, wiadomo, ale macie też tutaj zaznaczone auto. Co możemy zrobić? Wystarczy auto odznaczyć
i samemu ustalić poziom, do jakiego ma naładować się akumulator i podczas jazdy będzie się to działo. Ważna rzecz, z moich niedokładnych wyliczeń, bo nie bardzo jak jest to zrobić, ale wynika, że spalanie w trasie przy wariancie, który będzie ładował baterię, spalanie wzrasta jakieś 1,5 do 2 litrów, także trzeba to założyć czy wliczyć, no ale jesteście w stanie na przestrzeni jakichś, no na pewno ponad 100 km całą baterię naładować i potem kolejne 50 km, czy może nawet więcej w takich warunkach, przejechać sobie na samym prądzie. Przejdźmy sobie troszkę do opisania wnętrza samochodu, chociaż to nie są moim zdaniem najważniejsze aspekty odnośnie tego wariantu Octavii, ale za chwilkę do nich przejdziemy, zatrzymajmy się chwilę we wnętrzu. To co tutaj mamy i co jest najdroższym elementem wyposażenia wnętrza, to fotele z pamięcią ustawień, z pełną elektryką, co ciekawe z funkcją masażu. Fotele w trasie spisały się bardzo dobrze, ja miałem pewne obiekcje, zastanawiałem się czy ten ich taki ala sportowy kształt nie będzie po tych 400-500 km troszkę męczący, ale nie, było bardzo dobrze. No tyle, że te fotele wymagają dopłaty prawie 12 tysięcy złotych, co oczywiście każdy musi rozważyć sobie we własnym sumieniu. Gdybym ja miał powiedzieć, czy warto to zrobić, to powiedziałbym, że no jak masz kasę, to oczywiście, że tak, ale bym się o to nie zabijał. Całe wykonanie kabiny jest natomiast naprawdę fantastyczne. Ja standardowo jestem pod wrażeniem tego, na jakim poziomie dzisiaj Skoda potrafi wykończyć swój samochód, bo jest to poziom naprawdę bardzo wysoki. Spójrzcie na przykład na klamki, ja to też pokazywałem już w teście klasycznej wersji, czyli nie RS-a. Bardzo podoba mi się środek. Nie będę się nad tym długo rozwodził, bo jest to wnętrze bardzo zbliżone do Octavii, którą już Wam pokazywałem, także jeśli chcecie to zobaczcie. To co tutaj na pewno możecie zobaczyć innego, to kierownica dedykowana do wersji RS, która nie jest dwu, lecz trzyramienna. Kapitalnie leży w dłoniach, bardzo fajnie sterujemy samochodem za jej pomocą, także bardzo mi się to podoba, chociaż ta dwuramienna też jest bardzo ciekawa, jest czymś innym. Ale myślę, że do RS-a faktycznie ta bardziej pasuje. Różnią się natomiast troszeczkę zegary, zobaczcie jak one wyglądają. No bo oczywiście musi dojść, że tak powiem, obsługa baterii, ogólnie całego systemu związanego z prądem. Ale to też jest taki świat, że tak powiem, znany użytkownikom Skody. Popatrzcie sobie, troszeczkę poprzełączam. Jakie tutaj mamy opcje dostosowania do siebie, no jest ich naprawdę bardzo dużo. To co zachował RS to oczywiście 100% praktyczność, ale jedną rzeczą, którą troszeczkę stracił, jest bagażnik. Ja posiadam oczywiście wersję liftback, no i na przykład jadąc w to miejsce jechaliśmy w 4 osoby i to co zawsze mieliśmy, wiedząc, że gdzieś jedziemy Octavią, że spakujemy się w zasadzie z połową mieszkania, no to tutaj było w pewnym stopniu ograniczone. Oczywiście bagażnik ogranicza bateria, która jest pod nim, a sama pojemność to 450 litrów. Czyli nadal dużo, no ale nie są to już te rejony 600 litrów, powiedzmy, jakie Octavia potrafi mieć. Także musicie mieć to na względzie. I tak jak mówię, o ile wnętrze, miejsce z tyłu nadal jest kapitalne, jest go po prostu bardzo dużo, to bagażnik został już w pewnym stopniu ograniczony, co jest też w pewnym stopniu oczywiste. Jeszcze na chwilę we wnętrzu, system audio Cantona, który ja tutaj mam, za który oczywiście trzeba dodatkowo dopłacić niecałe 3000 zł. Ja mam tutaj jedną uwagę, to jest system, który gra dobrze, ciężko się do niego jakoś mocno czepiać, ale to nie jest, nie wiem jak to powiedzieć, to nie jest system, który by mnie prowokował, idź się przejedź byle gdzie po to, żeby posłuchać muzyki w samochodzie. Zdecydowanie nie, ja uważam, że to jest aspekt, nad którym Skoda może popracować, ten dźwięk zdecydowanie może być lepszy. Jak ktoś chce posłuchać jaki, to standardowo, mówię to zawsze, wystarczy wsiąść do Mazdy trójki nowej z systemem Bose i wtedy tę różnicę zobaczycie, przynajmniej jak na moje ucho. To bym chciał troszeczkę zmienić, ogólnie w Skodzie. I jak już jestem troszeczkę przy minusach, to jest jeszcze jedna rzecz, która dała mi się tutaj we znaki i muszę to powiedzieć, ponieważ oczywiście klimatyzacją sterujemy jak w bardzo prosty sposób, to też już pokazywałem przy poprzednim teście. Musicie sobie nacisnąć najpierw przycisk klima, tutaj. No i wchodzimy dopiero w sterowanie, możemy sobie zwiększyć nawiew. Oczywiście trzeba oderwać wzrok, trafić w to i tak dalej, tutaj wszystkie ustawienia. Ale coś, co wiem, że nie jest odosobnionym przypadkiem, no i w pewnej chwili zdarzyło się też nam, ten ekran zgasł. Niby nic strasznego, no bo w większości samochodów nie widziałbym, nie wiem, jaka stacja radiowa w tej chwili jest ustawiona. Tyle, że tutaj wiązało się to z tym, że na przykład zrobiło się ciepło, chciałem sobie troszkę schłodzić wnętrze, no tylko pytanie jak? Bez tego ekranu. Nie ma takiej opcji. Także na szczęście po wyłączeniu samochodu i uruchomieniu go za 10 minut ekran się uruchomił, po prostu złapał jakąś zawiechę, kolokwialnie mówiąc.
Ale jest to kolejny aspekt, na który trzeba zwrócić uwagę przy tych systemach obsługiwanych za pomocą ekranu, mówię o klimatyzacji, gdzie nie dość, że jest to niewygodne, to jest to niepraktyczne również pod takim względem, że niech się coś tutaj stanie, a może się wydarzyć. No i na przykład wracacie z wakacji w 40 stopniach bez klimatyzacji. Średnio fajne. Dobra, wystarczy o samochodzie, bo ja większość tych rzeczy mówiłem już przy teście Octavii. Skupmy się na wariancie plug-in i o co tutaj chodzi. Ja przez większość testu byłem przekonany, że wariant IV będę dosyć mocno krytykował, ponieważ musicie wiedzieć, że ten samochód, mimo oznaczenia RS, które kojarzy się w większości z nas ze sportem, oczywiście w pewnym cudzysłowie, ale z szybkim samochodem rodzinnym, ale również w pewnym stopniu sportowym, to odmiana IV z tym sportem zbyt dużo wspólnego nie ma. I tak jak mówię, było dużo momentów, w których ja byłem w pewnym stopniu rozczarowany tym samochodem, ponieważ brakowało mi po prostu tego charakteru RS-a. Co na to wpływało? Przede wszystkim to, że na przykład zawieszenie w stosunku do standardowych modeli Octavii nie jest obniżone, co oczywiście wpływa na charakterystykę prowadzenia tego samochodu. No i fakt, że po wyczerpaniu baterii wrażenia na przykład z samego przyspieszania, czy to ze startu zatrzymanego, czy już w ruchu, również jakieś wybitne nie są. Tyle, że tak jak już mówiłem, pokonałem trasę nad morze, pojeździłem sobie po mieście, jeździłem sam, jeździłem z rodziną, bawiłem się, że tak powiem, w cudzysłowie, sportowo tym samochodem, gdzieś tam na krętych dróżkach. I to też, żebyście mnie źle nie zrozumieli, on dawał radę. Ten samochód potrafi dać bardzo dużo przyjemności z jazdy. Można się zdecydowanie nim pobawić na zakrętach, pojeździć szybko, dynamicznie, przy okazji nie spalić jakiejś ogromnej ilości paliwa. Ale nie jest to tak, znowu w cudzysłowie, hardkorowy samochód jak poprzedni RS. Po kilku dniach doszedłem jednak do wniosku, że ten ruch Skody wcale nie jest głupi, dlatego że Skoda dała nam wybór. Nowy RS dostępny jest również i jako po prostu RS bez IV. Mamy hybrydę plug-in, tak jak tutaj. Mamy również diesla, czyli w zasadzie dla każdego coś miłego. I wersja IV, tak jak często mówię, że na przykład plug-iny to nie są samochody dla osób, które chcą oszczędzać, tylko po prostu lubią charakterystykę jazdy na prądzie i tak dalej, to w tym przypadku mogę powiedzieć dokładnie to samo, tyle że Skoda dała nam to, że jesteście w stanie mieć RS-a, czyli dynamiczne auto zachowujące bardzo duży komfort, bo to jest w sumie pierwsza rzecz, która mnie zdziwiła w tym samochodzie. To jest RS, a komfortem jazdy dorównuje, czy może w zasadzie praktycznie nie różni się od standardowej Octavii. I to jest to, co chciałbym, żebyście zapamiętali w głównej mierze z mojego testu. Jak będziecie widzieli Octavię RS IV, to możecie być pewni, że jedzie to samochód, który daje kierowcy pełną możliwość zabawy, jazdy dynamicznej, na przykład na takich krętych drogach i po prostu w pewnych wrażeń sportowych przy zachowaniu naprawdę bardzo dużego komfortu. I myślę, że zdecydowanie tak trzeba podejść do tego samochodu. Nie robić takiego założenia jak ja, jak usłyszałem, że będzie Octavia RS, że będzie znowu zabawa. To nie jest w żaden sposób hardkorowy samochód. Mimo nawet 19-calowych kół, to, że to zawieszenie nie jest w żaden sposób obniżone i to, że po wyczerpaniu baterii ciężko o naprawdę takie, nie wiem, wciskanie w fotel po prostu, mówiąc oględnie, to musicie być po prostu tego świadomi, aby tym samochodem nie być rozczarowanym. Myślę, że wersja RS bez plug-ina spełni już te nadzieje na jazdę sportową. Mam nadzieję, że będę mógł ją przetestować i wtedy sobie porównać już bezpośrednio. Ale po kilku dniach, tak jak mówię, po zastanowieniu się, wariant IV naprawdę ma sens dla kogoś, kto chce mieć rodzinny, bo możecie też mieć oczywiście kombi, czyli rodzinny samochód do fajnej, bezpiecznej jazdy. Ja jestem oczywiście w tej kategorii osób, które uważają, że większa moc to bezpieczeństwo, na przykład na trasie. Jadąc z rodziną, jadąc tak jak my, pełnym zapakowanym samochodem, jakieś wyprzedzanie tirów, których była cała masa, jest dużo łatwiejsze niż samochodem, których tych koni miałby 100. Także to jest bardzo ładny, bo mi się też wizualnie bardzo podoba ten samochód. Te smaczki, jak mały spoilerek z tyłu na klapie, właśnie felgi, troszkę inny przedni zderzak. Ogólnie samochód naprawdę ma charakter. Widać z zewnątrz, że to jest coś innego, że to nie jest standardowa Octavia. Jest dynamiczny, ale po prostu, jeśli nie chcecie być rozczarowani, nie podchodźcie do wersji IV jak do standardowego RS-a, który w ogromnym cudzysłowie i też mimo, że nie był hatchbackiem, ma pewne cechy hot hatchy, to wersja IV tych cech nie posiada. Muszę jeszcze powiedzieć słowo, bo mi się teraz przypomniało, ale o LEDach, Matrixach. To jest rzecz warta każdych pieniędzy,
i ja to będę zawsze wychwalał pod niebiosa, bo jest to coś rewelacyjnego. Jadąc po lesie, tam gdzie zaczęliśmy nasz test, ja naprawdę włączając długie światła, czułem się po prostu jak w dzień. Bardzo podoba mi się to, jak się te światła włączają, czyli w taki fajny sposób rozchodzą, tak samo gasną. Coś pięknego i coś mega praktycznego, coś, co bardzo zwiększa bezpieczeństwo, no kapitalna rzecz. One oczywiście w trasie same wyłączają się w ten sposób, aby nie oślepiać kierowców z naprzeciwka czy przed nami, a na przykład dalej rozświetlać pobocze. Rewelacyjna rzecz i zawsze podczas zamawiania samochodu, obojętnie jakiego, jak jest coś takiego jak pełne LEDy, czy w ogóle LEDy matrycowe, to bierzcie to zawsze. No i na koniec standardowo, ile to kosztuje, czyli moment mniej fajny dla każdego z samochodów, a już najbardziej tych, które mają cokolwiek wspólnego z prądem, bo o ile jazda czymś takim jest zawsze fajna albo bardzo fajna, no to najpierw taki samochód trzeba kupić i za niego zapłacić. I to jest też ten moment, w którym wielu klientów marzących o RS-ie będzie musiało podjąć decyzję nie tylko odnośnie tego, czy chce mieć samochód szybki i komfortowy jak IV, czy po prostu RS-a, dlatego że standardowo RS zaczyna się od niecałych 140 tysięcy, 139 z hakiem, ale ze skrzynią manualną. IV startuje od 159 tysięcy, czyli to jest 20 tysięcy różnicy. Tyle, że oczywiście mamy tutaj DSG. Jeśli chcielibyśmy dokupić siedmiobiegowe, co ważne, DSG do RS-a, no to dojdzie 8 tysięcy, ale to jest nadal 12 tysięcy złotych różnicy. Mówimy oczywiście o cenie, od jakiej startujemy. W przypadku modelu, którym ja jadę, mówimy już o poziomie prawie 200 tysięcy złotych, bo tutaj z wyposażenia mamy dodatkowo około 36 tysięcy. No ale na przykład same fotele to jest 12, tak jak mówiłem, także to nie jest coś, co trzeba mieć. No ale widzicie, na jakim poziomie jesteśmy dzisiaj w przypadku RS-a. Ja standardowo nie będę jakoś komentował mocno tych cen, bo ja w przypadku każdego samochodu uważam, że jest ona za wysoka. Tak samo oczywiście uważam tutaj, ale to jest domena dzisiejszych nowych samochodów. W każdym razie, jeśli Wy chcecie to zrobić, to zapraszam do sekcji komentarzy, bo jestem zawsze ciekawy Waszych opinii. No i zmierzając do końca, RS IV to jest fantastyczny samochód, który prowadzi się kapitalnie, daje masę radości z jazdy, w żaden sposób nie jest samochodem sportowym i pamiętajcie o tym, jak będziecie wsiadać w to auto, jechać gdzieś na jazdę testową, ktoś Wam da się przejechać. Nawet jak będzie pełna bateria, to nie jest samochód sportowy. Zobaczymy, jak będzie w przypadku klasycznego RS-a, ale w porównaniu do poprzedniego modelu, jak wsiądziecie do IV, to jeśli nie chcecie być rozczarowani, to załóżcie, że to jest po prostu szybkie, dynamiczne, komfortowe, bardzo komfortowe, rodzinne auto i kropka. Ono ze sportem wspólnego zbyt dużo nie ma. Co oczywiście dla dużej grupy klientów, tak jak powiedziałem, może być zaletą, bo mogą mieć samochód o dużej mocy, w odpowiednich warunkach bardzo oszczędny i bardzo komfortowy. A ja kończę i oczywiście jest to jeden z tych modeli, które po wyłączeniu kamery zabiorę na kolejną przejażdżkę, bo uwielbiam jeździć tym samochodem. Całe szczęście nie ma tu jakiegoś spalania rzędu 20 litrów, więc mogę się spokojnie tym samochodem nacieszyć. A Was zapraszam na kolejny odcinek, który już niebawem. Trzymajcie się. Cześć!